Przewodniczący, seria projektów uchwał dotyczących opinii głównego zawarcia lokalu socjalnego. Tym będzie numer pisma 373. Merytoryczna treść uchwały, paragraf pierwszy, odnieje się pozytywnie wniosek o ponowne zawarcie umowy lokalu socjalnego na następny rok. Prezydent Pruskiczny Wydział Mieszkalnictwa Lokali, tutaj nie ma był powiedziany, z dnia 8 stycznia 2013, paragraf drugi uchwały, będzie już w do pięcia, głosowania się za jednogłośnie, opinia zarządu pozytywna, czy za jednogłośnie. Opinia się w związku z pismem obywatelstwa, że nic nie produkuje. Dziękuję bardzo za dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie ma chętnych, zatem poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę. 14. Kto jest przeciw? Kolejny pojawia się z tym, że tym razem pismo numer 379. Zgadza się merytoryczna tej uchwały, paragraf pierwszy, odnieje się pozytywnie wniosek o ponowne zawarcie umownego lokalu socjalnego na następny okres. Związku z pisaniem stycznia 2013, paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie w dniu komisji, wyniki głosowania się za jednogłośnie, zarządu opinia się za jednogłośnie, przechodzą do zasady. Dziękuję, otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Nie ma występu, zatem poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kolejny projekt uchwały dotyczący zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego, pismo 355. Merytoryczna treść uchwały, paragraf pierwszy. Odnieje się pozytywnie wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na następny rok. W związku z pismem Wydział Mieszkalnictwa RMK z dnia 8 stycznia 2013, paragraf drugi, uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia, wyniki głosowania, czy za jednogłośnie, opinia zarządu pozytywna, czy za jednogłośnie i uzasadnienie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie ma chęci, zatem poddaję pod głosowanie. Ten projekt uchwały, kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Rada podjęła stosowną uchwałę i ostatni projekt uchwały, tym razem pismo numer 366. Merytoryczna treść uchwały, paragraf pierwszy, odnieje się pozytywnie wniosek o ponowne zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego na następny rok. W związku z pismem Wydziału Mieszkalnictwa pismo jak drugi rozpocznie 2016, paragraf drugi uchwała w życiu dnia podjęcia, a drugi dnia przy zajęciu do dnia zarządu przy zajęciu. Dziękuję bardzo. Tutaj przepraszam, kto z Państwa chciałby zabrać głos. Nie ma chęci, proszę poddać pod głosowanie. Ten projekt uchwały, kto z Państwa jest za przyjęciem, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?